Dobry wieczór Państwu, nazywam się Janusz Paluch, jestem dyrektorem Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie, który jest realizatorem koncertu, magicznego koncertu Andrzeja Zielińskiego, lidera Skaldów, który obchodzi w tym roku swój okrągły jubileusz, wspaniałe urodziny. Na dzisiejszym koncercie usłyszycie Państwo wspaniałe przeboje, dawne przeboje Skaldów, a także nowe utwory, które Andrzej Zieliński nagrał na ostatniej swojej płycie. Życzę udanego koncertu, udanego wieczoru. Panie, panowie, Andrzej Zieliński, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Wzruszyłem się, jak zobaczyłem te zdjęcia. Niemniej, proszę Państwa, kiedyś tak było. Kiedyś występowaliśmy w różnych programach. No cóż, wspomnienia wspomnieniami, a my tutaj mamy piękną muzykę do zaprezentowania. Tak ułożyłem ten program, że w pierwszej części naszego koncertu zagramy utwory mniej znane, bardziej progresywne, utwory, które powiedzmy mają swoją grupę wielbicieli. W drugiej części usłyszycie Państwo te wszystkie największe przeboje. Także zapraszam do takiej przygody, do podróży ze mną, z nami tutaj przez różne lata, począwszy od lat 60. Zaczniemy od mojej piosenki do tekstu krakowskiego poety Tadeusza Śliwiaka. A piosenka nosi tytuł Kolorowe szare dni. Zmój i chmury wstrętny rozczeszę deszcz. Uderzę w pień, obudzę sad. Przywołam ptaki, henarz zabórz. Z wysokich traw wygłoszę wiatr. Podniosę tańcem słoneczny kurz. Odproszę las z cienistych smug. Krzyk sowy wyciszę wzem. Gołębio niech ustąpi kruk. Świli mój stoi stan gdzie. Za szare dni, czy pełne bar. Śmierć jedno zachwatę znam. Nie fałszuj wak, nie stukuj miar. Jest tylko ten czas, co trwa. Któryś stworzył jak nie ubili pracę. Otwórz szaty, otwórz nam ogrody swoje. Wypełnimy cię muzyką każdy dzień. Złote grody się wylegną kwiata. Że wróć nam raj, ziemski raj, człowieczy śpiew. Kolejny utwór, proszę Państwa, tekst Leszek Aleksander Moczulski. Jest chyba dzisiaj tu między nami. Witamy go serdecznie. Zasłużony nasz skaldowski poeta od początku. Utwór Od wschodu do zachodu słońca.
chcę wysoko. Kto ledwie chce kompos, to będzie chodził niewolno. Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie słońce wysoko. Bo upała skąsa, bo na domu nie ponad głową. Tekst również Andrzej Jastrzębiec Kozłowski. Tytuł utworu Dopóki stoją góry. Znany tekściarz zespołu Perfect między innymi, a tutaj u mnie pierwszy raz wystąpił jako tekściarz. Utwór nazywa się Gdy gra muzyka. Na przejściu mostu człowiek stał i przerażony patrzył w dół. Ze sobą skrzypce w pudle miał i do spłacenia niemały dług. Ilekroć oczy zamknąć chciał, powracał do ten sam sen. Sen o podróży za wielką wodą, po sławę i majątek, do kraju, gdzie przeciętny człowiek jak cesarz może żyć, jeśli chce. Gdy zdecydował się na skok, słyszał głos, potężny głos, co błagał głos. Nie potom tobie nawet dał, panie Karol, abyś na przejśle mostu stał, panie Karol. Gdy przyjdzie twoja pora, mój anioł cię zawoła. Teraz jazda ludziom grać, bo wygra muzyka, smutki idą spać. Jak ręką odpiął z duszy znika strach. Wygra muzyka, znowu tańczyć chcesz. I cały świat chce tańczyć lecz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to były nowości.
nowości takich mamy jeszcze wiele na tej płycie, a teraz wracamy do utworu z lat, powiedzmy, 60. Za 60. Chciałem zaprosić na scenę mojego serdecznego kolegę z Nowego Jorku, a aktualnie tutaj z Polski. Przed Państwem również z nami Marek Tykarczyk. Kiedyś razem w Nowym Jorku żeśmy byli, teraz jesteśmy tu. Marek Tykarczyk z nami wykona utwór do tekstu Agnieszki Osieckiej pod tytułem Śpiewam, bo muszę. Z końcem tego lata dzielimy wielką drogą, a przy drodze nie stał żaden znak. Pierwszego dźwięku. Dziękuję bardzo. Dzięki za sytuację. Jan Żyjowy. Marek wróci do nas. Dziękuję za później. A na razie, póki co skupimy się na dużej formie. Wykonamy teraz utwór, który bardzo rzadko gramy. Ostatni raz 10 albo 15 lat temu. Jest to moja kompozycja oparta na motywach góralskich, klasycznych i różnych. Tekst jest ludowy, prawdopodobnie Jana Kasprowicza, a tytuł suity Krywaniu, Krywaniu.
zwycięzcą. Kłaniam się w tym pięknym centrum kongresowym, kłaniam się w pięknym naszym Krakowie, jak już wiemy, 11 mieście świata, jak ocenili turyści z całego globu ziemskiego. Kłaniam się w tym koncercie, a skoro w Krakowie godzi się zaprosić włodarza tego miasta, zapraszam na scenę pana profesora Jacka Majkowskiego, prezydenta stołeczno-królewskiego miasta Krakowa. Panie prezydencie! Zapraszam oczywiście Andrzeja Zielińskiego. Szanowny panie Andrzeju, wielce szanowni państwo. Kraków miał zawsze w sobie jakąś taką siłę, która przyciągała tutaj artystów. Pozwalał też tym artystom zabłysnąć na świecie. Na tym korzystali i artyści, i przede wszystkim Kraków. Tak też jest z panem Andrzejem. Muszę powiedzieć, że jakoś tak się składa, że bardzo często spotykamy się, a to na lotnisku, a to w pociągu, jak pan Andrzej kolejny raz przylatuje do Krakowa.
Chciałem mu bardzo serdecznie podziękować. To 70-lecie i te lata pracy, bo proszę Państwa, nie ma co ukrywać, że jest to zespół mojej na pewno, ale większości Państwa także młodości, to z tym zespołem szaleliśmy na prywatkach. Dlatego muszę powiedzieć, że tak ze zdziwieniem przyjmuję takie określenie teraz modne, domówka. To jest coś zupełnie mi obcego. Proszę Państwa, pan Andrzej jest niewątpliwie, znaczy inaczej powiem, ja jestem w fatalnej sytuacji, bo w Skaldowie w zasadzie dostali prawie wszystko, co mogli od miasta dostać. I odznaki za zasługi, i klucze do miasta. Trochę jeszcze brakuje, ale o tym za chwilę. Nie ja. Natomiast niewątpliwie stali się symbolem Krakowa. Jeżeli mogę, dziękując Panu za to wszystko, co Pan dla Krakowa robi, za całą Pana twórczość, wręczyć Panu inny symbol Krakowa, mianowicie taką figurkę Stańczyka. Symbol to symbol. Stańczyk. Chciałem podziękować panu prezydentowi, że umożliwił nam tutaj zagranie w tak pięknej sali, że ona w ogóle powstała, że Kraków wreszcie ma jakąś na poziomie salę, żeby musieli grać w Kalwisiu. Był pan prezydent Jacek Majchrowski. Zapraszam na scenę drugiego z włodarzy tego miasta, pana przewodniczącego Rady Miasta, Bogusława Koszmidera. Dostojny laureacie, szanowni państwo, wiele już o zasługach było mowa. Wielu z nas wychowało się przecież na wiolonczelistce, na króliczku, którego próbowaliśmy dogonić, na listonoszu, kuligu i wielu innych przebojach. Dziękujemy za to, bardzo serdecznie za to dziękujemy, bo rzeczywiście w tych czasach trudnych, ciężkich, tej szarości, to było jak powiew świeżego powietrza. Bardzo za to dziękujemy. Dziękujemy laureatowi, ale 70 lat w Krakowie, no to jest jubileusz. Myślę, że to jest początek czasów, kiedy w Krakowie przyznaje się różne dostojeństwa. Myślę, że będzie godnością, kiedy Rada Miasta Krakowa w niedalekiej przyszłości rozważy możliwość wprowadzenia dzisiejszego laureata do grona dostojnych, honorowych obywateli miasta Krakowa. Zanim to się stanie, to jest to, o czym mówił pan prezydent, ale nie dopowiedział. Zanim to się stanie, niech będzie mi dane podziękować za wszystko i powiedzieć, to nie jest nasze ostatnie słowo, tego króliczka nie dogonimy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ogromnie, panie przewodniczący, za tę deklarację. Witamy kolejnego honorowego obywatela miasta Krakowa. Skoro pan przewodniczący ogłosił, to się już stanie. Dziękuję bardzo za ten zaszczyt. Jest to naprawdę dla mnie wielkie wrażenie, kiedy popatrzyłem ci tutaj na początku koncertu, jak sobie stoję malutki przed filharmonią, to stwierdziłem, że ten Kraków był zawsze mój. Bliski bardzo mój Kraków. A ja zapraszam na scenę jeszcze jednego gościa, panią Kamilę Dorpach, doradcy minister kultury pani profesor Małgorzaty Omilanowskiej. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Panowie już powiedzieli tyle wielkich słów.
Ja też jestem z Krakowa i też jest pan generalnie obliczem mojej młodości, więc to mojej i to też świadczy o tym, że jesteście ponadczasowi. Ja pozwolę sobie przeczytać, bo mam tę przyjemność, przeczytać i przekazać w imieniu pani minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego list. Wielce szanowne panie, mam prawdziwą satysfakcję i przyjemność przyznać panu w uznaniu pańskich nieocenionych zasług dla kultury polskiej oraz szczególnego miejsca, jakie zajmuje pan w historii polskiej muzyki rozrywkowej, nagrodę specjalną. Proszę przyjąć wraz z gratulacjami z okazji jubileuszu 70. oraz 50-lecia działalności artystycznej życzenia dalszych sukcesów pracy twórczej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z poważaniem z moich rąk na pana ręce w imieniu pani minister kultury. Andrzeju, nie siadaj jeszcze, ale ja do ciebie dojdę, bo ja mam dla ciebie też taki drobiazg. Ja nie będę żadnych przemówień wygłaszał. Chciałem powiedzieć, że ponieważ wczoraj koncert, dzisiaj koncert, jutro koncert, będziesz zmęczony. Więc ja ci chciałem wręczyć zaproszenie do pięknego apartamentu, do Krynicy Zdroju, do hotelu Krynica, gdzie będziesz sobie mógł wybrać, spędzić dowolnie wybrany weekend, żebyś troszkę odsapnął. A można z pieskiem tam? No, ty możesz wszystko. Proszę państwa, a teraz już zaraz zaczniemy drugą część koncertu, ale zanim zaczniemy drugą część koncertu, ja jeszcze chciałem poprosić na scenę dziewczęta w strojach krakowskich, które wniosą stosowny bukiet kwiatów. Dziewczęta w strojach krakowskich. To jest rynek krakowski, to są kwiaty z naszego rynku. Panie, panowie, a teraz już druga część koncertu i wielkie przeboje skaldów. Proszę państwa, tu my o Krakowie cały czas, a my zaczniemy w klimacie zakopiańskim, mianowicie piosenka moja do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego, stylizacja góralskiej melodii. Piosenka nosi tytuł Na Wirsycku. Snoją trakry,
Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Tak, zapowiedziałem, że druga część to same przeboje. I proszę Państwa, o, gitara się nawet znalazła. Gdzieś ktoś podrzucił. Kolejny wielki przebój. Znowu tekst Leszek Aleksander Moczulski. Medytacje wiejskiego listonosza. Dostaniesz do wujka list. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Teraz będzie coś dla naszych fanek z lat 60. To będzie piosenka moja do tekstu Agnieszki Osieckiej, a tytuł jej Nie całuj mnie pierwszy. Trochę mi brak, trochę mi brak babci lubi. Przed każdym zapałem stawiała kapan, słuchała poważnej muzyki. Była cnota, była wstydliwa, ach jakże jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę, wiosnę, lato i powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją bez snu. A ty jesteś, taka nowoczesna. Nie będę śmiał się, nie, nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie. Ja ci to mówię najpoważniej, będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię. Szkoda, że Państwo nie widzą, jaki niski pokłon naszym fankom z lat 60. Jacek tutaj wykonał i ustał. Ustał, proszę Państwa, to ważne. Tak się to powoli dedykacje zaczynają. Kolejną piosenkę chciałbym zadedykować mojej partnerce Marcie. A tytuł piosenki, tekst Leszek Aleksander Moczulski. Cała jesteś skowronka. Mówiłaś, kocham skowronki na polach nad polami. O wszystko, co nam śmiera, za nami
wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami są Państwa. Kolejny mój przebój skaldów, piosenka, tekst Wojciech Młynarski. Mamy dzisiaj na scenie prześliczna wiolonczelistka. Wciąż do filharmonii gnam po tam. Tuż obok dyrygenta strojnego metrak zasiada przejęta swą rolą tam. Prześliczna wiolonczelistka la la la. Prześliczna wiolonczelistka. Jej oczy lśnią la 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 la. Jej usta drżą la la la. Dłonią swą, la 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 la, struny przyciska. Na czole jej pochyla się muza tuż tuż, bo oto ta chwila przyszła już. Gdy wielki pan dyrygę patutą da znak, a ona natchniona, ona zagra ta. Ile młodzieżowych piosenek mamy w repertuarze. Następna piosenka, modna ostatnio wśród polityków, bo chodzi o to gonienie całe życie. Piosenka o króliczku, tekst Agnieszka Osiecka. Goni go, gonić go. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Czy to widział to? W naszym mieście szukali króliczka ze świcą, aż to taki go, aż znaleźli go. Zniknął za rogiem i przepadł jak szyszka, ale nie płacz ty, bo, ale nie płacz ty, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go, ale wygonić go. Ale wygonić go, gonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym? Czy to widział kto? Czy to widział kto? Kto nie widział, nie w oknie podniesie zasłony. A zobaczy ją, a zobaczy ją. Zniknie za rogiem czerwona spódnica.
Kliniczka, ale nie patrzmy do, ale nie patrzmy do. Nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go, no ale wygonić go, no ale wygonić go, gonić go. A teraz coś poważniejszego. Tekst Leszek Aleksander Moczulski ponownie. Zapraszam na scenę mojego przyjaciela z Nowego Jorku, Marka Piekarczyka. A piosenka, którą wykonamy tutaj wspólnie, jest. Nosi tytuł Nie widzę Ciebie w swych marzeniach. Kolejny nasz gość, którego zaprosiłem na ten uroczysty koncert, to nasza wielka gwiazda Piwnicy pod Baranami, Anna Szałatak. Zaśpiewa z nami niezapomniany duet, piosenkę pod tytułem W żółtych płomieniach liści.
jesień i każda inna pora roku. Ania Szałapak. Proszę Państwa, teraz chciałbym na scenę zaprosić moją córkę, która specjalnie przyjechała z Zakopanego na tę okoliczność, Agnieszkę. Agnieszka wyjdzie, zaśpiewa z nami teraz coś bardzo związanego z Zakopanem, mianowicie piosenkę mają do tekstu Andrzeja Bianusza pod tytułem Z kopyta kulik rwie, czyli kulik. Koniki, ej, jadą sania panny, przy nich jadość dziki. Ej, jadą sania panny, przy nich jadość dziki. Żołnierz, który krzyknie, nie wiadomo na co. Ej, jeho, powiada, tu za to płacą. Lecą skry, ej, lecą skry. Znaje ta ziemia drży, ej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się, ej, tuli się. Z kopyta kuli gry, ej, kuli gry. Choć gwiazdy świecą w domach, blisko na mnie. Z kopyta kuli gry, z kopyta kuli gry. Stopy na kuli gry, stopy na kuli gry. Drodzy szanowni państwo, chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tak liczne przybycie na urodzinowy koncert mojego brata Andrzeja. Dziękujemy za te wszystkie miłe, uśmiechnięte twarze. Dziękujemy organizatorom koncertu, panu prezydentowi dziękujemy za przychylność w tej sprawie. Drodzy państwo, z okazji swoich własnych urodzin, jak również z okazji 50-lecia swojej działalności artystyczno-twórczej, dzisiaj na tych wszystkich instrumentach obłożony grał, śpiewał, wzruszał siebie i nas, kompozytor tych wszystkich pieśni, a prywatnie mój brat Andrzej Dziński. Musiałem go pierwszego przedstawić, bo to sprawca tego wszystkiego, co tu się dzisiaj działo. Teraz goście, bo goście są bardzo ważni. Chór wspaniały, wokalny, na czele z Czerwonym Króliczkiem, pod dyrekcją pana Marka Sobczyka. Chór się nazywa Cud i Przyjaciele. Cudów tu ci co niemiara i kilku przyjaciół też widzę. Przyjaciela z tyłu na swojej stronie. Teraz idę tutaj, do tych prześlicznych. Kwartet smyczkowy dzisiaj wyjątkowo pięknie z nami występował.
łącznie z prześliczną, przecudną wiolonczelistą. A kwartet nazywa się Pium! Brawo! Na wszystkich możliwych saksofonach świata, na klarnecie, na flecie, grał z nami muzyk bardzo znany i ceniony w Krakowie, Leszek Szczerba! Oczywiście Agnieszka Zielińska przyjechała z Zakopanego. Brawo! 100 lat, tato! I teraz dwie wspaniałe gwiazdy, które sprunęły do nas dzisiaj. A więc z nieodległej stąd piwnicy pod Baranami, a przede wszystkim z Krakowa, sprunęła Ania Szałapak! Cała w bieli, a jednak w żółtych płomieniach liści włosów swoich złocistych. A z pewnego programu telewizyjnego, ale jeszcze bardziej z nieodległej od Krakowa Bochni, splunął dzisiaj Marek Piekarczyk! No i wypada jeszcze przedstawić tych gości, którzy tutaj grają cały czas. Prawie 50 lat tak grają. A. No i star, na basie gra, śpiewa i też tworzy Konrad Radyński. Z Krakowa oczywiście. Na perkusji Jan Budziaszek, też Krakowa, a co? Na gitarze elektrycznej, solowej, prawie że czerwonej. Jedyny człowiek w zespole, który posiada pseudonim artystyczny. A jakże? Don Jerry, łapca pierścieni, Tarsiński. Teraz nieco młodsze pokolenie. Na instrumentach klawiszowy Korn i Kurzweil. Człowiek, który liczy mniej więcej tyle lat, ile zespół w Skaldowie. Ale w całej Polsce znany jest z tego, że zna wszystkie melodie świata, ponieważ grał na fortepianie w programie telewizyjnym Jaka to melodia i tam się tego wszystkiego nauczył Krzesiu Kurkiewicz. A jeszcze pokolenie najmłodsze też jest. Na instrumentach perkusyjnych też z Krakowa. Rafał Tarcholik! Proszę Państwa! Od dziecka praktycznie, a od 50 lat w Skaldach. Pomaga mi śpiewać, gra na skrzypcach, na trąbce, na wszystkim, na czym się da. Mój brat Jacek Zieliński. Thank you.
ekipie technicznej też dziękujemy, bo to nasza ulubiona. Z Krakowa zresztą. A teraz piosenka, którą nagraliśmy kiedyś specjalnie do programu telewizyjnego Spotkanie z balladą. Słowa napisał twórca tych spotkań, Michał Bobrowski. A tytuł piosenki Wiosna! Wiosna w ciemnej szybie.